Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z naszego kolejnego spotkania. Pamiętam, że rok temu mówiliśmy i dwa lata temu mówiliśmy o profilaktyce zachowań ryzykownych, mówiliśmy troszeczkę o alkoholizmie. Poznaję niektórych z Państwa, w ogóle się Państwo nie zmienili. Jeśli chodzi o mnie, to od razu muszę przyznać z pokorą, że koszula, która była na mnie dobra rok temu, już nie jest, nie pasuje na mnie. Dzisiaj będziemy się zajmować interwencją kryzysową. Na co dzień pracuję w Fundacji Innopolis, w Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży. Według mojej wiedzy jest to jedno z niewielu centrum interwencji kryzysowej specjalizującej się w pracy z nastolatkami. Na swojej prezentacji umieściłem także logotyp firmy Anny Szywały, z którą współpracuję. Ta firma i pani prezes tej firmy rządzi moim kalendarzem na Dolnym Śląsku. A poza Dolnym Śląskiem przyjechał ze mną pan Jarek Stępień, który ma dzisiaj urodziny z naszej fundacji. Idźmy dalej. Temat alkoholizmu to był rok temu. Dzisiaj Jarka rok temu nie było, także nadrabiał wczoraj wieczorem, ale to już nieważne. Będziemy dzisiaj mówili o interwencji kryzysowej. Kto z Państwa spotkał się z tym pojęciem, interwencja kryzysowa? Widzę, że wiele osób, a czy tak jak pracujecie w szkołach, czy wiecie, gdzie jest dostęp do interwencji kryzysowej, gdzie można skierować kogoś? Tak, niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Najpierw chciałbym, żebyśmy sobie zdefiniowali, czym interwencja kryzysowa jest i proponuję zacząć od tego, czym interwencja kryzysowa nie jest. Po pierwsze, interwencja kryzysowa nie jest zarządzaniem kryzysowym. Czyli interwencja kryzysowa to nie jest to samo, co zarządzanie kryzysowe w tym rozumieniu tego słowa, kiedy na przykład zawali nam się drzewo, wybuchnie wulkan albo będzie tsunami. Tak, wiecie Państwo pewnie doskonale, że są tak zwane centra zarządzania kryzysowego i one nie zajmują się interwencją kryzysową. To jest problem na całym świecie, że ta nazwa crisis intervention niestety odnosi się do bardzo szerokich zjawisk. Po drugie, interwencja kryzysowa nie jest procedurą postępowania, w tym sensie, że to nie o to chodzi, że jak nasze dziecko dostanie piłką w głowę w szkole, to trzeba wezwać karetkę pogotowia. To nie chodzi o takie procedury. I po trzecie, interwencja kryzysowa nie jest terapią, natomiast jest pierwszą pomocą psychologiczną w sytuacji kryzysu. Jak myślicie, co odróżnia interwencję kryzysową od terapii? Czas, prawda? Czyli interwencja kryzysowa jest bardzo szybka i jest krótkoterminowa w działaniu. Terapia z reguły jest długoterminowa. Nie wyobrażam sobie terapii krótszej niż pół roku na przykład. A czym jest sam kryzys? Czy Państwo coś na ten temat możecie powiedzieć? No bo interwencja kryzysowa jest związana z pierwszą pomocą psychologiczną osobie będącej w kryzysie. A czym jest kryzys? Jest cierpieniem, tak? Dobrze słyszałem? To jest mi bliskie, o czym Pan mówi. Natomiast podstawową rzeczą bardzo istotną jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że kryzys to nie jest wydarzenie, tylko kryzys to jest nasza reakcja na wydarzenie. To jest coś bardzo istotnego, żeby to zrozumieć. Zobaczcie Państwo, prosta rzecz. Weźmy taki przykład spoza szkoły, wypadek samochodowy. I trzy osoby, A, B, kierowca A, kierowca B i kierowca C. Kiedy ten kierowca ma wypadek samochodowy, A wysiada z samochodu, otrzepuje się z talku po poduszce powierzchnej, która wybuchła, dzwoni po samochód zastępczy i jedzie dalej. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Kierowca B wychodzi z samochodu, jest cały przerażony i mówi, że więcej już do samochodu nie wsiądzie. Po kilku dniach odpoczynku decyduje się na to, żeby z członkiem swojej rodziny przejechać pierwsze 300-400 metrów, odblokował się, jeździ samochodem dalej. Jest to możliwe? I kierowca C, który mówi, nigdy już więcej nie wsiądę do samochodu i do końca swojego życia rzeczywiście nie prowadzi auta. Jest to możliwe? Także zobaczcie, tak? Trzy różne reakcje na to samo wydarzenie. Kryzys to jest reakcja na wydarzenie, które niesie ze sobą traumatyczny charakter. Jedna osoba w wyniku, nie wiem, nasz uczeń, w wyniku pobicia w szkole przez innego ucznia będzie chciał zmienić szkołę albo w ogóle nie będzie chciał chodzić do szkoły i tak dalej, a drugi uczeń tak naprawdę następnego dnia przyjdzie do szkoły i powie, nic się nie stało. To jest zupełnie w porządku, tak, w taki sposób to działa. Czyli kryzys to jest nasza reakcja na wydarzenie niosące ze sobą traumatyczny charakter
i ta nasza reakcja zaburza nam homeostazę, czyli to jest taka sytuacja, w której nasza osobowość nie jest w stanie samodzielnie przepracować sobie dość szybko jakiegoś trudnego, traumatycznego wydarzenia. Każdy z nas żyje w stanie pewnego pobudzenia. Nie ma osób, które żyją w stanie zerowego pobudzenia. W stanie zerowego pobudzenia są osoby tylko na cmentarzu. Natomiast każdy z nas zawsze żyje w fazie pewnego pobudzenia i ta zielona kreska to jest, wyobraźcie sobie, nasze pobudzenie, kiedy spacerujemy na dyżurze jako nauczyciele po korytarzu szkolnym. O, widzę, że niektórzy Państwo rozumieją, o co chodzi. Kiedy sobie tak idziemy korytarzem szkolnym, to czasami następuje tak zwany wyzwalacz. To jest nasz ulubiony uczeń najczęściej, tak? Albo nasz ulubiony rodzic. Nie, ale tak serio, no mamy różne wyzwalacze, jest wyzwalacz. Co się dzieje z naszym napięciem? Rośnie nam do góry, tak? I teraz tak, tempo wzrostu tego napięcia jest sprawą zupełnie indywidualną. Czyli są osoby, którym to napięcie rośnie 3 minuty. Są osoby, którym rośnie 10 sekund, a są osoby, którym rośnie 3 dni. To jest w znacznej mierze cecha temperamentalna. Mam jednego pacjenta, który ma taką specyficzną mamę i mój pacjent mi mówi tak, proszę pana, chodzi u mnie w domu tylko o to, żeby przeżyć pierwsze 5 sekund. Jak już się przeżyje pierwsze 5 sekund, to już dalej jest zupełnie w porządku. A co się dalej dzieje z tym napięciem? Tak, to napięcie nam spada. Czy ono wszystkim spada w takim samym tempie? Nie, spada w różnym tempie, tak? Dokładnie tak samo jak zaraz po wystąpieniu wyzwalacza. Ono może nam szybko rosnąć, a może nam rosnąć powoli. Dokładnie tak samo może nam opadać. Znam osoby, które 15-20 sekund mają do końca tej krecki, tej płetwy rekina i potem 20 sekund już są wystygnięte. Są tacy, którzy potrzebują na to rok. To jest cecha indywidualna. Nie ma żadnych prawidłowości w tym zakresie. I potem z reguły mamy taką sytuację, kiedy napięcie wzrasta nam do pierwotnego poziomu. Rzecz jest tylko w tym, że każdy z nas ma taką kreskę. To jest kreska, która oznacza taką sytuację, w której przekroczenie jej oznacza, że zaczynamy się dziwnie zachowywać. Nie panujemy nad sobą. I to ma o tyle związek z naszym kongresem neurodydaktyki, że to nie jest Państwa wina, ani wina naszych uczniów, ani wina naszych rodziców, że w ten sposób postępujemy, ponieważ my na co dzień kierujemy się głównie w swoim działaniu płatami czołowymi, kołą białą naszego mózgu. Ale mamy coś takiego w naszej głowie, co nazywa się między innymi ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za to, że po przekroczeniu tej czerwonej kreski dzieją się z nami różne dziwne rzeczy. Każdy człowiek to ma. Ma to nasz uczeń i my to mamy. Nasz rodzic to ma, rodzic naszego ucznia. To jest bardzo ciekawe, ponieważ nie ma według mnie nic gorszego niż uczeń, który przekroczył tę czerwoną linię, a potem nauczyciel, który również w wyniku działań swojego ucznia również przekroczył tę czerwoną linię, czyli przestał nad sobą panować i przestała tak naprawdę nami rządzić kora biała, płaty czołowe, a zaczęło nami rządzić ciało migdałowate. Jakie są objawy takiej sytuacji? Jakie są objawy takiej sytuacji kryzysowej, kiedy nasze napięcie rośnie? Co robimy? Krzyczymy, płaczemy, bijemy się? A, śmiejemy się, że próbujemy zatuszować, tak? Troszkę grać w teatrze. W kulturze europejskiej interwencji kryzysowej wymienia się upośledzenie 4 funkcji człowieka. W amerykańskiej kulturze, jestem certyfikowanym interwentem kryzysowym, ale szkolenia i certyfikacje miałem w Stanach Zjednoczonych, więc troszkę moje myślenie jest troszkę bardziej amerykańskie. Tam się wymienia 5 funkcji, a ja postanowiłem Państwu wymienić jeszcze więcej. Przekroczenie cienkiej czerwonej linii, którą wskazałem na poprzednim wykresie, oznacza upośledzenie tak funkcji kognitywnych, czyli funkcji poznawczych. Nieprawidłowo interpretujemy rzeczywistość wokół nas. Tak? Spotkaliście się Państwo z czymś takim, że w bardzo wysokim pobudzeniu źle interpretujemy rzeczywistość?
Mamy upośledzone funkcje intelektualne, to znaczy sposób, w jaki przetwarzamy informacje, jest nieadekwatny do sytuacji. Czyli źle interpretujemy rzeczywistość, z tej złej interpretacji jeszcze wyciągamy wnioski, które też nie są adekwatne do tej sytuacji. To wszystko powoduje, że zachowujemy się również nieadekwatnie do sytuacji. Wiele osób odczuwa to w taki sposób, że rządzą nami emocje, w szczególności rządzą nami takie emocje dość pierwotne, o których za chwilę powiem. A co się dzieje z naszym ciałem? Po pierwsze, z reguły przyspiesza nam serce, mamy szybszy oddech, napinają się mięśnie, czerwienimy się, pocimy się, trzęsiemy się często, tak? No bo tak naprawdę w sytuacji takiej bardzo stresującej dostajemy bardzo dużą ilość adrenaliny, kortyzolu, i stąd takie nasze objawy ciała. Ja w ogóle zauważyłem po swoich pacjentach w terapii, że bardzo wielu, ja pracuję tylko z nastolatkami terapeutycznie i zauważyłem, że bardzo wielu młodych ludzi na przykład jest spiętych, ale tego w ogóle nie czuje. Czyli funkcjonują w takiej oto sytuacji, gdzie przychodzą do mnie, już widzę, jak mają napięte mięśnie, a na pytanie, czy jesteś zestresowana, odpowiadają nie. Nie czują tego w ogóle. Ale często to jest objaw doświadczania bardzo silnego stresu. Warto w ogóle tak na marginesie przyjrzeć się trochę naszemu ciału, w jaki sposób nasze ciało daje nam sygnały, czy jesteśmy zrelaksowani, czy jesteśmy spięci. Dokładnie to samo dotyczy naszych uczniów. I tutaj Amerykanie jeszcze dodają, że w wyniku takiego kryzysu upośledzają się nam funkcje duchowe. W kulturze europejskiej interwencji kryzysowej o tym się nie mówi, natomiast Amerykanie nawet na świeckich uniwersytetach podkreślają, że często ludzie mają pretensje do Boga, obwiniają Boga, tracą swoją wiarę i tak dalej. Amerykanie uważają, że to jest problem z punktu widzenia interwencji kryzysowej. Czyli słuchajcie, czy jeżeli sobie wyobrazimy nasz w kryzysie, gdzie mamy upośledzone w wyniku jakiegoś wyzwalacza wszystkie te funkcje, to co wam przychodzi na myśl, co my przypominamy? Szalejąc, nie przetwarzając dobrze informacje, działając pod wpływem emocji, jak się zachowujemy? Nie, to jest trochę tak. I my działamy zwyczajowo w trzech takich strategiach behawioralnych w tej sytuacji. Albo w strategii ataku i tak naprawdę te spięte mięśnie, szybkie bicie serca, szybki oddech pozwala nam natlenić mięśnie, pozwala nam wyzwolić maksimum energii do tego, żeby po prostu zaatakować, żeby walczyć. Mamy takich uczniów, którzy działają w sytuacji kryzysu w strategii ataku, a my czasem działamy w taki sposób, prawda? Może być strategia ucieczki, nie, że uciekamy. Sam widziałem kiedyś wypadek samochodowy, w którym kierowca, i to wypadek, nie stłuczkę, tak, gdzie były osoby ranne, kierowca wyszedł z samochodu i poszedł do lasu na spacer. To nie jest wina tego kierowcy. Ciało migdałowate kontra reszta świata. I to ciało migdałowate zrobiło to, co było do zrobienia. I trzecia strategia behawioralna, udawanie trupa, która polega na tym, że człowiek stoi i nie wie w ogóle, co ma powiedzieć. Stoi jak wryty, żadne myśli nie przychodzą do głowy. Spotkaliście się z czymś takim? Prawda? Zobaczcie, czyli w sytuacji bardzo stresującej, w sytuacji silnego kryzysu, czyli naszej reakcji na wydarzenie o traumatycznym, kryzysowym charakterze, my bardzo często działamy w takich trzech strategiach behawioralnych. Ucieczki, walki i udawaniu trupa. No i teraz jest podstawowe pytanie, czy możemy z tym coś zrobić i czy to nam jest potrzebne w szkole. Po pierwsze, każdy z nas dysponuje mechanizmami odporności na kryzys. Czyli każdy z nas wielokrotnie w ciągu roku radzi sobie z różnymi niespodziewanymi, nieprzyjemnymi wydarzeniami. Czy waszym zdaniem wszyscy z nas mają zbliżone mechanizmy reagowania na kryzys? Nie. Oczywiście mówi się w psychologii kryzysu o pewnych stałych naszych możliwościach w zakresie właśnie odporności, ale bardzo ważna jest tutaj psychologia różnic indywidualnych. Na przykład nieprzepracowane wcześniejsze kryzysy, niska samoocena, brak dobrze ukształtowanych relacji społecznych, brak umiejętności korzystania z tych reakcji społecznych. To są wszystko sytuacje, w których człowiek staje się bardziej podatny
na kryzys niż osoba, która tego wszystkiego nie ma. Tak? Jeżeli osoba ma dość wysokie, ale adekwatne poczucie własnej wartości, jeśli osoba przeżyła już samodzielnie, wielokrotnie różnego rodzaju kryzysy, jeżeli mamy silne więzi społeczne i potrafimy z nich korzystać, to wtedy nasza odporność na kryzysy, czyli nasza zdolność do przepracowywania kryzysów jest dużo wyższa. Jest takie powiedzenie, w które my, interwenci kryzysowi, nie wierzymy. Ja jestem też terapeutą eriksonowskim i z tego punktu widzenia też w to nie wierzę. Mianowicie nie wierzymy w to, że czas leczy rany. Jeśli już, to czas zabliźnia nam pewne rany. Opowiem Państwu taką historię. Jakiś czas temu szkoliłem radę pedagogiczną z interwencji kryzysowej i mówiliśmy sobie o tak zwanej terapii przedłużonej ekspozycji. Terapia przedłużonej ekspozycji to jest taka sytuacja, w której osoba, która doświadczyła jakiegoś kryzysu, ponownie przeżywa ten kryzys w towarzystwie terapeuty po to, żeby go prawidłowo przepracować. Jedna z osób miała takie wątpliwości, ale czy to w ogóle ma sens narażać po raz kolejny osobę na taki kryzys, na przeżywanie? Bo ja na przykład, mówi nauczycielka na tym szkoleniu Rady Pedagogicznej, bo ja na przykład kilka lat temu miałam bardzo groźny wypadek i ja już o tym całkowicie zapomniałam i ja sobie myślę, że czas leczy rany. No to ja tej pani zadaję pytanie, to był, rozumiem, poważny wypadek. I ona mówi, i z takim w ogóle uśmiechem, tak? Tak, to był poważny wypadek i nagle widzę, jak tej pani zalewają oczy łzy. Ta pani nie dokończyła już tego zdania. Czyli nam się często wydaje, że mamy, że czas nam uleczył rany, bo nabraliśmy troszkę więcej dystansu, ale to wcale tak nie działa i różne kryzysy kumulują się w naszym życiu. To jest szczególnie istotne także w sprawie nauczycieli, ponieważ interwencja kryzysowa to nie jest tylko taka dziedzina, która pomaga naszym uczniom czy rodzicom naszych uczniów. Interwencja kryzysowa powinna pomagać także nam. To znaczy nam się także, w cudzysłowie, należy pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. A w szkole o taki kryzys, gdzie przekraczamy tę czerwoną kreskę, o taki kryzys, to jest łatwo czy trudno? Łatwo, prawda? Ale zobaczcie, to samo mają policjanci, ratownicy medyczni, prokuratorzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych. To są wszystko zawody narażone na sytuacje kryzysowe i narażone na kumulowanie się kryzysu. Także moim zdaniem nie jest prawdą, że czas leczy rany i tutaj chociażby bardzo istotnym elementem jest syndrom posttraumatyczny, tak, post-traumatic stress disorder, który jest zaburzeniem diagnozowanym u bardzo wielu osób, w tym na przykład 50% żołnierzy wracających z misji wojennych. I w ogóle początek interwencji kryzysowej, tak naprawdę historii interwencji kryzysowej, to jest pierwsza wojna światowa, kiedy ludzie miesiącami siedzieli w okopach i wracali potem do swoich domów i niektórzy zauważyli, że nie są już tacy sami, jak byli kiedyś. I to jest tak naprawdę początek odkrycia czegoś takiego, jak pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. Czy taka pierwsza pomoc, jak taką pomoc się świadczy, to ja oczywiście za chwilę pokażę. Czy taka pomoc jest skuteczna? Jest wielokrotnie bardziej skuteczna niż na przykład terapia. Czyli dobre zareagowanie w sytuacji kryzysowej, wtedy, kiedy na przykład przekraczamy tę cienką, czerwoną linię, albo wtedy, kiedy doświadczamy żałoby, albo kiedy stajemy się ofiarą jakiegoś przestępstwa, albo uczestniczymy w jakimś wypadku. Dobre zaopiekowanie zaraz po kryzysie jest wielokrotnie bardziej skuteczne niż na przykład terapia. Mamy bardzo obszerne wyniki badań. Ja tutaj obiecałem Markowi Kaczmarzykowi, że będzie artykuł w tym roku z tego, o czym mówię. Zamieszczę Państwu w tym artykule wyniki badań dotyczące pracy interwentów kryzysowych po zamachu na World Trade Center, gdzie widać, jaka jest skuteczność interwencji kryzysowej w kategorii zapobiegania depresjom, zaburzeniom lękowym, PTSD, czy na przykład zapobiegania alkoholizmowi. Bardzo wielu z nas w sytuacji kryzysu ratuje się na przykład alkoholem. Stąd współczynnik osób, które korzystają z alkoholu na przykład w policji, czy w służbach, czy w wojsku na przykład, jest bardzo wysoka. Czyli to jest interwencja kryzysowa dobrze zrobiona, to jest taka trochę alternatywa czasami dla alkoholu i narkotyków.
Proszę Państwa, to jest bardzo trudny temat, interwencja kryzysowa. Za chwilę w ogóle przejdziemy do bardzo trudnego działu interwencji kryzysowej, ale wiecie Państwo, że nie chciałbym, aby to tak wyglądało, że młodzi ludzie doświadczają tylko kryzysów, ale warto też jest pokazać moim zdaniem, że młodzi ludzie potrafią też robić coś fajnego. Dlatego w tym roku postanowiłem przyjechać do Państwa z Antkiem i Wiktorem, którzy są iluzjonistami i tworzą taką parę double show i będą tutaj trzy razy przerywać mój wykład. I teraz, ponieważ zbliżamy się do bardzo trudnego tematu, czas na nich. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wiktor. A ja jestem Antek. Razem jesteśmy? Double Show! Okej, także myślę, że będziemy już zaczynali. Dobrze. Tak? Okej. Na początek chciałem też tak nawiązać do wykładu pana Tomka. No my może nie jesteśmy w tej chwili w sytuacji kryzysowej, aczkolwiek tak się stresuje. Rozwiązaniem na ten stres jest rozgrzewka, którą zawsze przeprowadzamy na początku naszego show. Prosiłbym Państwa teraz o wystawienie obu rąk przed siebie. Skrzyżowaniu ich. W ten sposób Hitler manipulował ludźmi. No, oni się nie śmiali. Tam się nie śmiali. Ręce 180 stopni. Wow. 180 stopni kciukami do dołu i splatamy dłonie. Pamiętam, w trzecim rzędzie chyba oszukuję wyżej troszeczkę rączki. Uwaga! Odkręcamy na trzy, dobrze? Raz, dwa, trzy. Komuś się udało? Nikomu? No to trzeba poćwiczyć, ale to w sumie dobra oznaka, bo jakby się udało, to do ortopedy chyba trzeba. Bo to... W tym momencie Wiktor zaprezentuje, czym tak naprawdę mniej więcej, oczywiście, bo iluzja to jest bardzo szeroko pojęte określenie, czym to mniej więcej jest. Dobrze, tak jak Antek właśnie powiedział, ja dzisiaj postaram się wam powiedzieć, czym mniej więcej jest iluzja. I do tego użyję takiej specjalnej karty, która ma dokładnie 3 i 4 kropki, a z drugiej strony tylko jedną. I w tym momencie jestem w stanie zrobić złudzenie, przez to z drugiej strony będzie 6 kropek, a z trzeciej 3. Czyli mamy 4, 1, 6 i 3. Natomiast pewnie większość z was w tym momencie wie, jak to działa. Otóż tak naprawdę po tej stronie są tylko dwie kropki. Przez to kładąc rękę tutaj, robię złudzenie tego, że kropki są 3, a zakrywając tutaj, jest złudzenie tego, że kropka jest tylko jedna. I dokładnie tak samo działa z drugiej strony. Kładąc rękę tutaj, kropki są 4, kładąc tutaj, jest 6. Tylko największy problem jest wtedy, kiedy złapiemy tą kartę za złą stronę. Tak jak na przykład ja teraz złapałem, bo... A no właśnie. Dokładnie tak samo działa z drugiej strony, jeżeli złapiemy za prawą stronę, nie za lewą. A, no to tak samo mamy 6 kropek. No, czyli jak już możecie zauważyć, po jednej stronie są 6 kropek, a po drugiej stronie są 3. Jednak największy problem jest wtedy, kiedy złapiemy za róg karty. Bo wtedy to już w ogóle się wszystko miesza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, to było nasze pierwsze podejście, nasza rozgrzewka. Dziękuję. Panowie jeszcze wrócą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach bardzo poważnych, ale uczymy się w ten sposób bardzo ważnej umiejętności w interwencji kryzysowej, jaką jest umiejętność relaksowania się, umiejętność znajdowania dystansu, umiejętność obniżania swojego napięcia. W taki sposób wyglądał nasz wykres dotyczący naszego pobudzenia w sytuacji, która jest kryzysem. I wielokrotnie zapewne słyszeliśmy opowieści naszych uczniów. Wyobraźmy sobie, że jeden uczeń pobił się z drugim w szkole. To się zdarza? To się zdarza. Mamy tutaj taki wyzwalacz. Co może być wyzwalaczem, że jeden uczeń się pobił z drugim? Wszystko, ktoś powiedział. No, na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że jeden uczeń obraził drugiego. Ja wam teraz opowiem, jak ja to widzę z punktu widzenia interwencji kryzysowej. Ja takie opowieści słyszałem wielokrotnie, jestem przekonany, że państwo również. Otóż, usunę na chwilę ten wyzwalacz, uczeń opowiada mi potem tak.
idę sobie korytarzem i on mnie przezwał. Ta-dam. On mnie przezwał, to ja przezwałem go bardziej. Ja przezwałem go bardziej, to on mi pojechał po matce. Ta-dam. Jak on mi pojechał po matce, to ja mu pojechałem po matce i po ojcu. Jak ja mu pojechałem po matce i po ojcu, to on mnie popchnął. Ta-dam. Jak on mnie popchnął, to ja go tak popchnąłem, że on 2 metry był Kamilem Stochem. Jak on 2 metry był Kamilem Stochem i wylądował już telemarkiem, to on wstał i on do mnie biegnie. To jak on do mnie biegnie, to ja nie po to chodzę na Muay Thai, żeby stać i patrzeć, jak to mówi młodzież, łokieć pięta nie ma klienta. I to jest typowy przykład sytuacji kryzysowej, ale weźcie Państwo pod uwagę, że tu mieliśmy do czynienia z jeszcze jednym bardzo ważnym zjawiskiem, jakim jest efekt śnieżnej kuli. Tak? Czyli to jest taka sytuacja, w której jeden uczeń nakręcał drugiego. A efekt śnieżnej kuli następuje tylko w relacjach uczeń-uczeń? A nauczyciel-uczeń? Prawda? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiali na ten temat, co my możemy zrobić w tej sytuacji. Wracamy z powrotem do naszego wykresu. Mamy wyzwalacz i mamy wzrost napięcia. Pierwszą bardzo ważną rzeczą, której w moim przekonaniu każdy nauczyciel z punktu widzenia interwencji kryzysowej powinien wiedzieć, to jest po pierwsze, powinien wiedzieć, jakie ma wyzwalacze. Co jest jego wyzwalaczem? Ja staram się pamiętać o tym, co jest moim wyzwalaczem i staram się także uczyć moich uczniów, pacjentów i klientów. Uczniów mam w szkole, pacjentów mam w terapii, klientów mam w interwencji kryzysowej. Co jest konkretnym wyzwalaczem dla danego ucznia? I z reguły jest tak, że my mamy zamkniętą grupę, zamkniętą listę tych wyzwalaczy. Czyli są takie rzeczy, które nas bardzo, ale to bardzo denerwują, albo są takie osoby, które nas denerwują. I warto w moim przekonaniu wiedzieć, co jest moim wyzwalaczem. Wczoraj, nie mogłem z Państwem być od samego początku, ponieważ wczoraj właśnie od rana zajmowałem się terapią nastolatków. Wczoraj miałem pacjenta Bartka, który diagnozował swoje wyzwalacze. I dla Bartka, trochę się zawahałem przy imieniu, ponieważ Państwo czujecie, że ja zmieniłem imię, chociaż nigdy nie jesteście w stanie poznać tego pacjenta, ale mimo wszystko. I wczoraj Bartek wymieniał, co jest jego wyzwalaczem. I wyzwalaczem dla Bartka jest frustracja, czyli taka sytuacja, w której, a to jest dla tego konkretnego Bartka, prawda? Każdy może mieć inne. Frustracja, szczególnie związana ze złą oceną w szkole. Dla Bartka wyzwalaczem jest, jeżeli ktoś go przezwie, że jest chudy, bo jest bardzo szczupły. Dla Bartka wyzwalaczem są rozmowy z rodzicami o jedzeniu. Czyli on natychmiast się wtedy denerwuje, tak? I on ma trzy takie swoje podstawowe wyzwalacze. Po co nam wiedzieć, co jest naszym wyzwalaczem, albo kto jest naszym wyzwalaczem? Po co to wiedzieć? Tak, po pierwsze można unikać wyzwalaczy, ale nie zawsze się da. Ale po drugie można pamiętać o tym, no jeżeli na przykład wyzwalaczem dla nas jest uczeń, jeżeli dla nas wyzwalaczem jest uczennica Agnieszka, tak, że my po prostu już mamy z nią takie doświadczenia, że tylko wchodzimy do klasy, mówimy, Jezu, to ta 7C, to ona tam jest. No to przecież nie pójdziemy do dyrektora czy do dyrektorki, nie powiemy, pani dyrektor, panie dyrektorze, proszę mi zabrać Agnieszkę z klasy, ja nie będę jej uczyła, nie będę jej uczył, nie podoba mi się to. Tak się nie da. To samo jest z rodzicami, prawda, że jak czasami wychodzimy na przerwie i widzimy tego rodzica po drugiej stronie korytarza, to się tak mówi, tylko nie do mnie. I wtedy najczęściej do nas idzie. To też nie pójdziemy do dyrekcji szkoły i nie powiemy, nie chcemy się spotykać z tym rodzicem, prawda? To jakby nie jest tędy droga. Ale nawet wtedy, kiedy nie da się wyeliminować naszych wyzwalaczy, to poznanie wyzwalaczy umożliwia nam bardzo szybką reakcję. Czyli reakcję w tych obszarach. Bo tylko w tych obszarach nasza reakcja na budzący się w nas kryzys ma sens. Potem, kiedy przekroczymy tę cienką, czerwoną linię,
nasza reakcja nie ma najmniejszego sensu. Znaczy wtedy nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wtedy stajemy się jaszczurkami. Wtedy działamy w modelu ataku, ucieczki albo udawania trupa. Możemy zadziałać tylko w tej pierwszej fazie, kiedy rośnie nam napięcie. I tutaj ta czerwona kreska jest postawiona gdzieś tak w 2/3 tej linii, ale tak naprawdę każdy z nas ma swoją kreskę w swoim charakterystycznym dla siebie tylko miejscu. Jak myślicie, w jaki sposób można próbować obniżać to napięcie? Odejmować od 17. A, od 117, czyli rozumiem, jeżeli macie ucznia, który rozwala wam lekcję, to przestajecie reagować i tak 117, 116, 115, ale nie... A, rozumiem, czyli... A to ja już się zgubiłem matematycznie, ale dobrze. Nie, a tak zupełnie serio, to... Pani ma zaliczone od tych oddechów to szkolenie. Oczywiście metody są bardzo różne. I tak, jak każdy z nas ma indywidualne, charakterystyczne tylko dla siebie, niepowtarzalne czasami wyzwalacze, tak, każdy z nas może znaleźć sobie metodę na obniżenie napięcia. Bardzo istotnym elementem jest to, że ciało migdałowate i cały ten mechanizm pobudzenia jest elementem autonomicznego układu nerwowego, czyli układu nerwowego, na którego my nie mamy bezpośredniego wpływu, czyli no kto z was dzisiaj rano wstawał i ustalał sobie na pokrętle, ile chce mieć uderzeń serca na minutę, ile oddechów na minutę i jak szybko ma pracować perystaltyka jelit, czyli kiedy potrzebujecie do toalety, że tam po wyborach na 21:15 sobie ustawił ktoś. Rozumiem, że niektórzy tam regularnie i to dobrze, ale to polecam, ale takie rozwiązanie, ale generalnie jest tak, że jest to element autonomicznego układu nerwowego, a zatem nie mamy bezpośredniego wpływu na ten układ. To jest mniej więcej taka sytuacja, w której jak się denerwujemy, ktoś do nas podchodzi i mówi, ale spokojnie, no co się tak denerwujesz, nie denerwuj się. To pomaga, prawda? No właśnie, to w ogóle nie pomaga. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie bardzo ważnym elementem jest przestać wchodzić w dalszą konfrontację i sobie pooddychać. Dlatego, że oddychanie, na przykład tak zwane oddychanie w kwadracie, czyli 4 razy 4, 4 sekundy wciągam powietrze, 4 sekundy przetrzymuję, 4 wydycham, 4 sekundy bez dechu, takie oddychanie, co, jaki to jest sygnał dla mojego ciała migdałowatego? Nic się nie dzieje, nie ma żadnego węża, który chce cię zjeść, droga jaszczurko. Tak, nic się nie dzieje, spokojnie. I musimy zrozumieć jedną rzecz, że często, kiedy dochodzi do jakiegoś rodzaju, w cudzysłowie, konfrontacji naszej z rodzicem czy z nauczycielem, to w takiej sytuacji odejście na bok, czyli przerwanie tej konfrontacji i powiedzenie, słuchaj, wrócimy do tego po przerwie, nie jest naszą porażką, tylko jest naszym zwycięstwem, dlatego że przekroczenie tej czerwonej linii jest porażką. Czyli to nie chodzi o to, że to stracimy przez to autorytet. Ja, z tym problem ma bardzo wielu rodziców na przykład, nie? Że wchodzą do pokoju i mówią, posprzątaj pokój. Czy ja nie za często mówię na końcu zdania nie? Dziękuję. Pani też ma zaliczone to szkolenie. Bo muszę się pilnować, bo czasami mam taki nawyk mówienia nie na końcu zdania i muszę nad tym pracować. Ale dziękuję wszystkim, którzy mówią, że nie. Naprawdę pocieszyliście mnie. A już tak zupełnie serio, to porażką byłaby taka sytuacja, w której przekraczamy tę cienką czerwoną linię i nie przerywamy tego efektu śnieżnej kuli. Tak jak rodzic, który wchodzi do pokoju swojego dziecka, akurat wiem, że Antka i Wiktora to w ogóle nie dotyczy, bo oni nie dość, że mają same piątki i szóstki, to jeszcze mają wzorcowy porządek w pokojach, ale często jest taka sytuacja, nie, że rodzic wchodzi do pokoju dziecka i mówi, ale posprzątaj pokój. Wychodzi, ale posprzątaj, tak? I rodzic cały czas wzrasta to napięcie i tak naprawdę rodzic czuje, że to będzie porażka, taka wychowawcza, porażka autorytetu, kiedy to dziecko nie posprząta tego pokoju i w którymś momencie przekraczamy tę cienką czerwoną linię, trzaskamy drzwiami, szarpiemy się z tymi dziećmi, tak? Czasami i tak dalej, albo mówimy rzeczy, których potem żałujemy.
Czyli jak nam to napięcie nam spadnie, to potem żałujemy, że to zrobiliśmy, że tak powiedzieliśmy. I to jest właśnie taka sytuacja, w której lepiej jest, w moim przekonaniu, przerwać i odejść, niż wchodzić w konfrontację i ta cienka czerwona linia zostaje przekroczona. Zresztą nastolatki często tak mają. Poznałem wielu młodych ludzi, którzy najpierw rzucali swoim telefonem, tak? Czyli wypróbowali tryb samolotowy w praktyce. Okazało się, że telefon nie lata, a potem co się dzieje, jak już ochłoną? Tak, siedzą i płaczą nad rozbitym telefonem, tak? To jest coś zupełnie normalnego. Trzeba też pamiętać o tym, naturalnego, trzeba też pamiętać o tym, że dzieci i młodzież mniej więcej do 20 roku życia, czyli do końca kształtowania się dopiero osobowości, nie ma tak dobrze rozwiniętych mechanizmów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, jak my dorośli. No i teraz temat jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany, dlatego że chciałbym chwilę opowiedzieć o tym, co staje się powoli plagą w szkołach i czym zajmuje się interwencja kryzysowa. Mianowicie my, interwenci kryzysowi, zajmujemy się samouszkadzaniem i myślami samobójczymi. Nie ma szkoły w Polsce, w której nie byłoby uczniów, którzy się nie samouszkadzają. Nie ma takiej szkoły. Jeżeli możecie tylko wiedzieć lub nie wiedzieć o tym, że się samouszkadzają. Natomiast takiej szkoły, gdzie tego nie robią, nie ma. Robią to mniej więcej od czwartej klasy podstawówki. Trzecia, czwarta klasa podstawówki to najmłodsze dzieci, jakie spotykam, jakie się samouszkadzają. Częściej statystycznie robią to dziewczyny, rzadziej chłopcy, chociaż chłopcy również. I trzeba też pamiętać o tym, że można się samouszkadzać w bardzo różny sposób. To niekoniecznie musi być cięcie żyletką czy temperówką. To może być wbijanie w paznokci, oparzenia od desodorantu, no to może być masa i to nie musi być widać, to wcale nie muszą być ręce, to mogą być uda, miejsca, które są niedostępne, na przykład także dla rodzica, że rodzic nie jest w stanie tego zauważyć. To nie jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania, ale ponieważ rozmawiamy o interwencji kryzysowej w szkole, to być może będzie dla Państwa pożyteczne. Chciałbym, żebyśmy znaleźli sobie odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzi ludzie się uszkadzają. Pani ma zaliczone. Ten wykres, który tutaj widzimy, jest wykresem, który także ma zastosowanie w sprawie samouszkadzania się. Mianowicie, że z reguły ludzie się samouszkadzają w sytuacji, w której mają działają w bardzo wysokim napięciu, mają niskie poczucie własnej wartości i ich samopoczucie jest bardzo słabe. I jednocześnie jest bardzo wysokie napięcie. I tak jak tutaj widzimy, przekraczają tę cienką czerwoną linię, czyli tę linię, kiedy normalnie człowiek wybucha, kiedy człowiek nie panuje nad sobą i w takiej sytuacji oni chcą sobie ulżyć. Samo uszkodzenie się to jest metoda ulżenia sobie w sytuacji bardzo wysokiego napięcia. Pomógłby bardzo mefedron, pomogłaby metamfetamina, pomogłoby wypicie dużej ilości alkoholu, ale nie każda trzynastolatka ma w domu mefedron, a każda ma temperówkę. I ponieważ oni czytają o tym w internecie i wymieniają się też informacjami między sobą, to czasami próbują sobie w ten sposób ulżyć. I druga rzecz dla mnie bardzo istotna, do której sobie za chwilę jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żeby właśnie panowie, tam podglądałem te slajdy, kiedy czas na panów, dlatego że wchodzimy coraz trudniejsze tematy. I także z samouszkodzeniami mamy do czynienia, powinniśmy o tym myśleć w kontekście myśli samobójczej. To znaczy, każdy nasz uczeń, który się samouszkadza, powinien zostać jakby zweryfikowany pod kątem ewentualnych myśli samobójczych. To jest jedna z podstawowych informacji z interwencji kryzysowej. Także ja nie boję się żadnemu młodemu człowiekowi, nastolatce czy nastolatkowi, zadać pytania, czy myślałaś zrobić sobie coś więcej, kiedy widzę samouszkodzenie. Ale żebyśmy o tym mogli sobie porozmawiać na spokojnie, na tak trudny temat, to moja propozycja jest taka, żeby panowie nam w tym pomogli, dobrze? Okej, to teraz przejdziemy do naszego drugiego numeru, tylko będziemy potrzebowali jednego ochotnika. Jest ktoś może taki na scenie, czy będę musiał sam się przejść i wybrać kogoś? Śmiało, tak, śmiało. Pani? To może pani do nas przyjść, proszę. Zapraszamy. Jak pani na imię? Wielkie brawa dla Eweliny. Nie będziemy.
Okej, słuchajcie, ten trik będzie związany z lekturą. Może pani trochę podejść? Okej. Mam tutaj książkę, Kochanica heretyka. Bardzo głęboka lektura, ciekawa. Polecam. Znaczy jeszcze nie czytałem, ale polecić mogę. Okej, może pani zobaczyć, czy każda strona jest różna, czy nie jest to jakaś specjalna książka ze sklepu dla magików. Tak? Jest okej. Mam tutaj też kartę. Ja będę kartkował tą stronę w ten sposób i poproszę panią o w dowolnym momencie powiedzenia stop, okej? Tutaj? Czy gdzie indziej? Tak? Może być tutaj. Okej. Niech pani zapamięta stronę. Nikomu nie mówi. Tak? Mogę jeszcze panu Tomkowi pokazać, żeby nie było. Tak? Dobra, tak. Dobra. Książkę może pani podtrzymać. I teraz przejdziemy do czegoś dużo trudniejszego. Antek się będzie czytał w myślach. Ma nawet specjalną koszulkę z napisem mentalista. Jakby ktoś nie wiedział, mentalista to osoba czytająca w myślach. Może tak bardziej na środek, mi to się przesunął troszeczkę, żeby wszyscy widzieli. Mam tutaj taką specjalną tabliczkę do czytania w myślach. I za chwilę z myśli pani Eweliny spróbuję wyczytać numer strony, dobrze? Pamięta pani, nie zapomniała pani. Dobra, super. Jak coś to pan Tomek pamięta, będziemy się konsultować. Uwaga, za chwileczkę wyślę mi pani ze swojej głowy, ze swojego mózgu, ze swojego umysłu numer strony dokładnie tutaj. Raz, dwa, trzy! Może pani wysyłać. Mam. Mam. Numer strony, który pani wybrała, to 6756. Bo to jest pani PIN do karty. A nie, to jest mój PIN do karty. To wie pani, nie, do tego się pozbędziemy. Może. Jeszcze raz. Uwaga. Raz, dwa. Dobrze, mam. A jednak nie. Dobra, Antek. Nie wiem, coś mi nie idzie, przepraszam państwa. No. Dobra, to zrobimy inaczej. Antkowi coś się nie udało, ale zauważcie, że od samego początku tutaj leży torebka ze znakiem zapytania. W rękach. Wezmę torebkę. Pudełko. Może pani powoli otworzyć pudełko? Tak? Niech pani teraz powie, jaki miała pani numer strony. 372. W pudełku jest jedna strona. Jaki numer? 372. Dziękuję bardzo. Ale, to nie wszystko. Niech pani otworzy książkę na numerze 372. Zauważcie, nie ma strony. Bo jeżeli przyjrzycie się uważnie, to zobaczycie, że to nie tylko strona o tym samym numerze, ale dokładnie ta sama strona. Dziękuję bardzo. I pewnie w tym momencie zastanawiacie się, jak tą sztuczkę zrobiliśmy, ale bardziej powinniście się zastanawiać, jakim cudem Antek miał koszulkę z napisem mentalista. A teraz ma napis 372! Dziękujemy! Panowie jeszcze wrócą. Dobrze, jak o takich poważnych sprawach mówi się też z pewnym dystansem, że nie jest nam tutaj za smutno. To jest to, o czym mówiłem. W moim przekonaniu to jest samo okaleczanie się, samo uszkadzanie się. To jest właśnie kwestia tego niskiego poczucia własnej wartości, słabego samopoczucia, wysokiego napięcia. Zobaczcie, co my często robimy, kiedy spotykamy w naszej szkole uczennicę czy ucznia, który się samo uszkadza, tak? Mówimy, po co to robisz, przecież to ci nic nie daje, zostaną ci ślady do końca życia, twoje dzieci będą to potem oglądały i jak ty im to wytłumaczysz. To oczywiście podnosi naszym uczniom poczucie własnej wartości i samopoczucie, obniża napięcie, prawda?
Jedyne, o czym marzą prawdopodobnie po wyjściu z takiej rozmowy, to zrobić to po raz kolejny. Także jaki jest związek interwencji kryzysowej szkoły? No chociażby taki, żeby nie mówić tych rzeczy, bo te rzeczy są nieprawdziwe. Jak wspomniałem wcześniej, każda sytuacja związana z samouszkadzaniem się powinna prowadzić nas do tego, że my jako profesjonaliści, bo pedagodzy szkolni, wychowawcy, to my jesteśmy profesjonalistami. Rodzic nie jest profesjonalistą w tym sensie, że rodzic być może nie wie, o co ma zapytać swoje dziecko, być może ma słaby kontakt z dzieckiem, ale zadanie pytania, czy myślałaś zrobić sobie coś więcej, nie bałbym się tego na Państwa miejscu. To nie jest prawda, że pytanie o samobójstwo wywołuje samobójstwo. To jest stereotyp, to jest mit. Jakie powinniśmy mieć umiejętności? Moim zdaniem każdy z nas, ucząc w szkole, powinien umieć rozpoznać, że nasz uczeń ma myśli samobójcze. Powinien umieć porozmawiać na ten temat. Powinien, jeśli już, potrafić także doprowadzić do odłożenia tej sytuacji w czasie. I wreszcie skierować do specjalisty. Oczywiście to skierowanie do specjalisty ma bardzo różną formę. Czasami, kiedy rozmawiam z nastolatkami i oni mi mówią, że mieli taką myśl samobójczą rok temu, no to są tylko takie przelotne myśli samobójcze, incydentalne. Ale czasami to jest sytuacja, w której tak na przykład także było wczoraj, kiedy młody człowiek mówi mi, jestem gotowy, chcę to zrobić dla siebie, nie interesują mnie rodzice, chcę być chory na raka i umrzeć jak najszybciej, nie chcę żyć, ale choroba nie przychodzi, muszę temu pomóc, muszę ja coś sam z tym zrobić. W takiej sytuacji ten pacjent nie wyjdzie już ode mnie z gabinetu i nie powinien też wyjść już ze szkoły. W takiej sytuacji nasz uczeń, jeśli już, to może wyjechać albo karetką pogotowia, albo z rodzicami, z zobowiązaniem rodzica, że jadą prosto do szpitala, ponieważ to jest sytuacja, w której ktoś za chwilę być może będzie próbował odebrać sobie życie. Oczywiście czym innym są myśli samobójcze, czym innym jest plan samobójczy, czym innym jest zamach samobójczy, a czym innym jest zamach samobójczy zakończony zgonem. Ale ilu mamy dzisiaj uczniów, młodych ludzi, uczniów, studentów, którzy rocznie popełniają samobójstwo? Znacie statystyki? 500-600 osób rocznie w wieku młodzieżowym się zabija w Polsce. I szacuje się, że co piąty nastolatek w Polsce ma myśli samobójcze. Oczywiście myśli samobójcze, nie plan samobójczy. Moi amerykańscy znajomi się śmiali ostatnio, jak byłem na szkoleniu, bo mówili, jak to jest możliwe, w Ameryce co ósmy nastolatek ma myśli samobójcze. Jeden z profesorów, psychiatrów, który przysłuchiwał się tej dyskusji, powiedział, tak, w Ameryce co szósty, co ósmy nastolatek ma myśli samobójcze, ale co drugi bierze Prozac. I mniej więcej w takiej sytuacji się znajdujemy. Każdy z nas powinien umieć to zrobić. To powinien umieć także zrobić każdy ksiądz, każdy ratownik medyczny, każdy lekarz. Te cztery rzeczy. Rozpoznać, porozmawiać, odłożyć w czasie i skierować do odpowiedniej pomocy. Jak to robić? No, być może warto byłoby się szkolić z interwencji kryzysowej. Opowiem Państwu, kończąc troszeczkę, to są ostatnie minuty mojego wystąpienia, bo chciałem jeszcze tutaj Panom oddać na zakończenie czas. Opowiem taką historię. Kiedy szkoliłem się z interwencji kryzysowej, w naszej grupie był pilot samolotu pasażerskiego. Tam byli lekarze, policjanci, ratownicy medyczni, strażacy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i nagle jeden pilot samolotu pasażerskiego. Byłem tym bardzo zdziwiony. Zapytałem go, co on tutaj robi, czy to chodzi o to, żeby on skutecznie pomagał pasażerom w sytuacji kryzysu. On mówi, nie, wiesz, kilka lat temu, kiedy startowałem Airbusem A320 z Abu Dhabi, to był Portugalczyk, który pracuje w Abu Dhabi, zapalił mi się prawy silnik. Zaraz po starcie, jeszcze byliśmy bardzo blisko lotniska. I to był trzeci tydzień mojej pracy na lewym fotelu, czyli jako kapitan. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Zawróciliśmy nad lotniskiem, zgłosiliśmy sytuację krytyczną, wylądowaliśmy na lotnisku, personel pokładowy ewakuował wszystkich pasażerów. Pamiętam, on mówi, do dzisiaj, że wyszedłem jako ostatni, przejrzałem ten samolot, czy nikt nie został, straż pożarna, zresztą ten silnik został już ugaszony w locie, ale potem straż pożarna oblała cały samolot pianą. Ja sam ostatni zjechałem po tej napompowanej rampie, stoję pod samolotem, cały zalany pianą, z mokrą koszulą, cały się trzęsę i widzę, że w ogóle wszyscy się uratowali.
Przyjeżdża samochodem kierownik kontroli lotów. Jak myślicie, jakie było pierwsze pytanie do tego pilota? Co ty, i potem słówko na K, odwalasz? On mówi tak, piłem 3 dni. 3 dni piłem i 3 dni o tym myślałem. Przeglądałem instrukcje, zwalniałem się z pracy, przeglądałem instrukcje od samolotu, znajdowałem masę rzeczy, które zrobiłem źle. Potem się okazało, że fragment łopatki w tym silniku wciągnął się do silnika. To nie miało żadnego związku z pilotem i po prostu ten silnik eksplodował. A co w takiej sytuacji wy byście zrobili, kiedy podeszlibyście do pilota, który przeszedł takie wydarzenie niedawno? Tak, zobaczcie, to jest takie bardzo ludzkie. Po pierwsze, trzeba rozumieć zjawisko kryzysu. To, że on tam stał i był bez kontaktu już i cały się trząsł, pewnie od kortyzolu zresztą, to jest coś zupełnie naturalnego, to jest coś zupełnie w porządku, to jest coś zupełnie okej. Nie dziwmy się temu, że ludzie mają kryzysy. Zrozumieć zjawisko kryzysu to jest bardzo ważna rzecz. Powiedzieć ludziom, to jest naturalne, że ty się tak zachowujesz, to jest naturalne, co się teraz z tobą dzieje. To jest w porządku, to jest okej, ty nie jesteś chory. Druga rzecz, zadbać o podstawowe potrzeby, tak? Na miejscu tego pilota załóż coś suchego, napijmy się herbaty, rozgrzej się. Już, słuchaj, już nic więcej nie możesz zrobić, już wszystko, co było do zrobienia, zrobiłeś, już nie lecisz. Tak? Już się nic nie dzieje, już nic nie zagraża tobie, już nic nie zagraża pasażerom. Jeśli chcemy rozmawiać z osobą, która jest w kryzysie, to oczywiście nigdy w tym napięciu, kiedy mamy zakłócone działanie naszych płatów czołowych, ale już wtedy, kiedy to napięcie opada, i kolejność powinna być taka, ustalić fakty, porozmawiać o opiniach i pozwolić wyrazić uczucia. Wyrażanie uczuć jest z reguły najtrudniejsze, powoduje najwięcej emocji, tak? Czyli słuchaj, opowiedz, co się stało. Drugie pytanie, co sobie wtedy myślałeś, kiedy to się działo? Trzecie pytanie, co czułeś? Co się stało, co sobie wtedy myślałeś, co czułeś? Opracujmy dalej plan, tak? Co będziemy dalej robić? Słuchaj, ponieważ ty masz rodzinę w Portugalii, to ja mam pokój gościnny, ja proponuję, żebyś ty nie mieszkał sam, ja ci ten pokój udostępnię, będziesz mieszkał u nas. Twoja rodzina przyjedzie do ciebie, to wtedy cię przejmą, nie? Dlatego, że wiesz, jesteś w kryzysie, to jest coś zupełnie naturalnego. I naszym zadaniem jest też umieć doradzić, co w takiej sytuacji można byłoby robić, a czego nie robić. Tam jest taki punkt, odbarczyć od winy. To nie zawsze jest konieczne i nie zawsze się tak robi, ale na przykład w przypadku chociażby osób doświadczających przemocy, z reguły odbarcza się od winy, tak? Doświadcza pani przemocy, to nie jest pani wina. Nie ponosi pani za to żadnej winy. Ale czasami nie odbarcza się od winy w tym sensie, że nie ma takiej potrzeby albo zostawia się tę pracę dla terapeuty, a nie do interwencji kryzysowej. Ale bardzo ważne jest doradzenie, czego nie robić i co robić. Na przykład zachowuj normalny rytm dnia. Ktoś nam powie, ale ja nie zasnę. No tak, to naturalne, że nie zaśniesz, tak? Będziesz miał różne takie myśli kompulsywne, tak? Będziesz wracał do tego, to jest naturalne, bo jesteś w kryzysie. To jest jasne, że możesz mieć problem z zaśnięciem, ale połóż się. Zachowuj rytm dnia. Zadbaj trochę o siebie. Czego nie robić? Nie pić alkoholu i nie podejmować ważnych decyzji. Kto z was pod wpływem kryzysu, jaki miał w szkole, wiecie, jakaś taka mega sytuacja, myślał o tym, żeby zmienić zawód i że się do tego nie nadaje? A kto tak myślał i mu przeszło? Widzicie? Tak działa kryzys. Tak działa kryzys, że kiedy my jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to chcemy podejmować masę ważnych decyzji, ale miejsce na ważne decyzje są już potem, są już w sytuacji, w której my się po prostu uspokajamy. To, co chciałbym Państwu powiedzieć na koniec, to po pierwsze chciałbym Państwu powiedzieć, że moim zdaniem młodzież wcale nie ma na wszystko wywalone. Nam się tak czasami wydaje, mówimy o tym, że to jest takie pokolenie, które jest wiecznie uśmiechnięte, na niczym temu pokoleniu nie zależy, oni mają teraz, żyją w ogóle we wspaniałych czasach, mają te swoje smartfony, piękne plecaczki, i w ogóle nic się nie dzieje, a za naszych czasów to było trudno, bo w sklepach był tylko ocet. Potem nam młody człowiek mówi, nasz syn, prawda, mówi, Jezu, matka, jak to w sklepach tylko ocet? Wszystkie Lidle, Biedronki, Carrefoury tylko ocet? Nie, no bo oni jakby nie rozumieją tego i dlaczego mieliby rozumieć, prawda? Czyli
Moim zdaniem młodzież dzisiaj naprawdę działa pod bardzo dużą presją. Prawidłowości wieku rozwojowego człowieka są cały czas takie same, nie zmieniają się, ale zmieniają się czynniki środowiskowe. Dzisiaj mamy w szkołach pokolenia Z, pokolenie Z, pokolenie Google, pokolenie Instant, tak? Ludzi, którzy trochę w inny sposób funkcjonują niż myśmy funkcjonowali. I niestety, moim zdaniem, muszę powiedzieć, że to jest pokolenie bardzo podatne na frustrację, bardzo potrzebujące interwencji kryzysowej. Ale bardzo ważną rzeczą moim zdaniem jest to, co uświadomił mi owy pilot, którego przypadek opowiadałem. Wiecie, dlaczego on był na tym szkoleniu z interwencji kryzysowej? Bo piloci w Abu Dhabi, w liniach lotniczych doszli do przekonania, że oni muszą sobie wzajemnie pomagać. Że to nie chodzi o pasażerów, to chodzi o nas pilotów, wiesz? Tak mi powiedział. Że my chcemy mieć w swoich szeregach ludzi, którzy są certyfikowanymi interwentami kryzysowymi, czy w ogóle w dużym skrócie zdają się na interwencji kryzysowej. I to jest w ogóle też taka misja amerykańskiego stowarzyszenia, do którego należy, zajmującego się interwencją kryzysową, że my uważamy, że na każdym komisariacie policji powinien być policjant interwent kryzysowy. Na każdym SOR-ze, szpitalnym oddziale ratunkowym. Że w sądzie powinien być interwent kryzysowy, że w szkole powinna być co najmniej jedna osoba się znać na interwencji kryzysowej. Ale nie tylko po to, żeby pomagać uczniom i rodzicom, tylko po to, żebyśmy sobie mogli pomagać sobie wzajemnie. Żeby nie było takiej sytuacji, że do nas podchodzi ktoś i mówi, no co ty odwalasz, tak jak do tego pilota. Dlatego niestety w naszym zawodzie wielu z nas ma zszargane nerwy, pijemy alkohol, kłócimy się w naszych rodzinach, przenosimy emocje ze szkoły do domu, zapominamy, gdzie są drzwi wyjściowe ze szkoły, mamy pretensje do naszego prywatnego dziecka, że nie odrobiło pracy domowej i do naszego partnera czy partnerki, że ziemniaki znowu przesolone. W dużym skrócie, moim zdaniem, wszyscy jesteśmy interwentami kryzysowymi, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Muszę iść po panów. Czy to jakaś kolejna sztuczka? Proszę państwa, zniknęli. To jest największa iluzja, jaka tutaj była. Nie, są, dobrze. Dobra. Za chwilę się z państwem pożegnam i to, co chciałbym państwu powiedzieć także, to właśnie to, że młodzi ludzie to nie tylko są osoby w kryzysie, to nie tylko osoby, które mają myśli samobójcze i samouszkadzają, nie myślmy tak o nich, ponieważ my często w szkole koncentrujemy się na uczniach problemowych, a zapominamy o uczniach takich jak Antek i Wiktor, takich, którzy robią coś fajnego. Być może w szkole jest miejsce na to, żeby nie tylko przeciwdziałać kryzysom, żeby nie tylko odpychać od złego, być może w szkole jest także miejsce na to, żeby ciągnąć w kierunku czegoś dobrego. Może to też jest coś ważnego dla nas. Dobra, Antku i Wiktorze. Okej, teraz przejdziemy do naszego finału, czyli do ostatniej sztuczki, ale przydałoby się trochę zarobić na tym pokazie, dlatego trzymali jednego ochotnika, który pożyczy, oddamy, dowolny banknot. Może być 10 zł, może być 500 zł. Różne waluty, 500, 200, 300, to nie ma takiej. Tak? O, dziękuję bardzo. A właśnie, może pan potrzymać na chwilę ten bank. Jak każdy bank, no to ma swój seryjny. Chciałbym, aby pan teraz głośno przeczytał ten numer seryjny i ja zapiszę go na kartce. AP? Dziękuję bardzo. Zapisałeś? Zapisałem. Postaw to jakoś, oprzyj na dole. Okej, tutaj. Okej, to co teraz zrobię jest teoretycznie niemożliwe. Może pani wystawić przed siebie prawą rękę do góry? I zacisnąć pięść. Postaram się sprawić, że ten banknot przeteleportuje się z mojej ręki do pani ręki. Ok? Złożę go na pół. Jeszcze raz na pół. Jeszcze raz na pół. I w tym momencie banknot jest już taki mały, że dokładnie nie zobaczycie momentu, kiedy banknot. Niech pani otworzy rękę. Nie ma? Ale to by było dobre, nie?
Dobra, pani się nie martwi, za chwilę wrócimy do pani 10 zł. Dobra, zanim do tego przejdziemy, przedstawimy wam jeden z najstarszych trików magicznych na świecie. Pewnie go kojarzycie. W oryginalnej wersji nazywa się Cups and Balls, czyli kubki i kulki. Używam tego 3 kubków oraz 3 kulek. Kojarzycie może coś takiego? Okej. Okay. Jesteśmy tutaj specjalnie do tego przygotowani. Mamy nawet pod naszą piękną deską do prasowania specjalną czarną matę. Antek, zdejmij mi to. Miłosz, poczekaj, muszę się przygotować. Profesjonalnie, jak zwykle. Dobra. Weź kubki i możemy zaczynać. Słuchajcie, ogólnie na przykład w Egipcie, robią ten trik na 3 glinianych kubkach oraz na 3 drewnianych kulkach. W Japonii robią to na drewnianych kubkach oraz na metalowych kulkach, ale my jesteśmy w Polsce, dlatego użyjemy do tego 3 jednorazowych plastikowych kubków oraz 3 kulek z folii aluminiowej. A sam trik wygląda mniej więcej tak. Bierzemy pierwszą kulkę, wkładamy ją do ręki, ona znika i pojawia się pod kubkiem. Z drugą kulką działa to dokładnie tak samo. Bierzemy kulkę, wkładamy ją do ręki, ona znika, serio znika i pojawia się pod kubkiem. Z trzecią wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ ona nie znika, tylko robi się niewidzialna. Po czym wystarczy poryć ją na stole, na chwilę przykryć, lekko przystryknąć i pojawia się pod kubkiem. Ale widzę, że trochę nie łapiecie, o co chodzi, dlatego zrobimy to jeszcze raz, tym razem bez znikania. Środkowa kulka leci pod środkowy kubek. Lewa do lewej kieszeni, prawa do prawej kieszeni. I teraz czas na pytanie do was. Ile kulek jest pod środkowym kubkiem? 3? Skąd jesteście? To wszystko wyjaśnia. Dobra, pod środkowym kubkiem, tak jak mówicie, jest dokładnie 1, 2, 3 kulki. Ale nie zauważyliście, że to było tylko odwrócenie uwagi. Tyle pytanie. Ile kulek jest pod środkowym kubkiem? 3? Pomarańcza. Dobra, słuchajcie. Pod lewym kubkiem jest za to mandarynka. Pod prawym kubkiem też jest mandarynka, a na sam koniec cytrynka. Okej, ale to była taka standardowa wersja tego triku z zakrytymi kubkami. Natomiast my teraz pokażemy wam zupełnie inną wersję tego triku, w której niestety złamiemy wszystkie 3 zasady magików. Po pierwsze, nigdy nie rób tego samego triku 2 razy. Zrobimy. Po drugie, nigdy nie mówcie publiczności, jak trik został wykonany. My powiemy wam dokładnie, jak ten trik został wykonany. I zasada numer 3, nigdy nikt nie może widzieć waszego specjalnego przygotowania, ani widzieć, co chowacie w kieszeni. Aha, i bym zapomniał, jeżeli kiedykolwiek byście robili ten trik, to nigdy nie róbcie go na przezroczystych kubkach. Nie martwcie się, pokażemy to w takim tempie, aby każdy dobrze zrozumiał. Znaczy ci z tyłu to pewnie i tak nic nie zobaczą, ale ci z przodu wam powiedzą. Dobra, a wygląda to mniej więcej tak. Bierzemy pierwszą kulkę, wkładamy ją do ręki, ona znika i pojawia się pod kubkiem. Bierzemy drugą kulkę, wkładamy ją do ręki, ona znika i pojawia się pod kubkiem. Bierzemy trzecią kulkę, ona robi się niewidzialna, kładziemy ją na stole, na chwilę przykrywamy, lekko pstrykamy i pojawia się pod kubkiem. Ale widzę, że trochę nie ogarniacie, dlatego jeszcze raz, tym razem bez znikania. Bierzemy środkową kulkę, leci pod środkowy kubek, lewa do lewej kieszeni, prawa do prawej kieszeni, ale wiecie, że pod środkowym kubkiem są już wszystkie 1, 2. Swoją drogą to było bardzo dobre odwrócenie uwagi, ponieważ pod środkowym kubkiem jest już mandarynka. Pod lewym kubkiem również jest mandarynka, pod prawym też mandarynka, a na sam koniec cytrynka! I to byłoby na tyle, ale musimy wrócić do pani banknotu. Do znalezienia pani banknotu użyję. Okej? Okay. Pani banknot. 20 zł, tak? Na 3. 1, 2. Nie, wiecie co? Za każdym razem, jak to robię, to wszyscy krzyczą: nie, nie rób tego! A Kongres Neurotaktyki... Dobra, a teraz tak na serio. Cytryna. Wygląda jak prawdziwa, prawda?
3 w prawo, 6 w lewo i do zera. O kurczę, wygląda trochę jak banknot. Ja nie będę go wyjmował. Może pan go wyjąć tam przykład dalej? I niech pani teraz przeczyta głośno numer seryjny. Niech pani przeczyta. Tam takie małe, żeby się z tym zgadzało, nie? Głośniej i powoli, okej? Okay? Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło, że w taki sposób mogliśmy sobie porozmawiać o ludzkich kryzysach. Wszystkiego dobrego. Dzięki Antku, dzięki Wiktorze. To był dobry show. A ja się nazywam Tomasz Bilicki. Dziękuję.